Późna noc. Skrzyneczka browarku już gotowa do użycia. Tylko kolega jeszcze po coś wrócił do nocnego. A tam kolejka jak w dzień. Coś jest w takich miejscach. Folklor? Subkultura? Jest po prostu zapotrzebowanie i tworzy się okazja do spotkań różnych charakterów. Zresztą każdy zapewne wie, że niemal zawsze w trakcie melanżu czegoś brakuje i umyślny skacze do nocnego. Tak zapewne było i tym razem. Spotkały się tu same niedorobione wyrzutki balangowe oraz łowcy przygód. Nasi bohaterowie od skrzynki piwka musieli mocno nagadać tym panom, którzy spokojnie kroczyli z flaszkami pod pachą. Ale o co chodzi? Szybki zwrot akcji, co za doskok i ręce w ruch. Czy jest tu ktoś ze scenografii? Proszę usunąć tę budkę. Zasłania plan. Do dwójki dołączają kolejni, przypadkowi skorzy do walki gapie. A zaczęło się tak niewinnie, przekazaniem flaszeczki, co by ręce były wolne. Ręczna dyskusja trwa. Zakapiory podlane energetyzującymi płynami, chwiejąc się, ustalają swoje racje. A takim trudno dojść do porozumienia. Ale, rozpoczyna się kolejna runda. Ten koleś w paski ma chyba prze... Popatrzmy. A tak było. Teraz walczą wszyscy ze wszystkimi. Udane widowisko. Tylko dlaczego wiół psuje ten bezsensownie w centrum kadru zaparkowany samochód? Panie kierowco, niech pan ucieka. Gdzie drwa rąbią, tam jak w znanym przysłowiu. Walka trwa i ten w paski szuka ratunku w nocnym. Nie, czyżby jednak doszli do porozumienia i skoczyli do nocnego po wspólną flaszeczkę na zgodę? Popatrzmy raz jeszcze, od czego się zaczęło. Niewinne przekazanie butelki i słowo zapalnik. A po nas już tylko potop.